Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Przedszkole. Pewnego jesiennego poranka Basia zapukała do domu Bartka. Pośpiesz się, Bartku, bo się spóźnimy. Bartek był już gotowy. Przyjaciele wzięli się za ręce i razem poszli do przedszkola. Mnóstwo małych dzieci bawiło się na placu zabaw. Były bardzo szczęśliwe. Była pszczoła Baltazar, motyl Matylda, chrząszcz Staś, żuk Edek, ważka Klara, świerszcz Alfonso, konik polny Laura i malutki żuk Robert. Pani Trzmiel zaprowadziła dzieci do ich klas. Małe, średnie i duże dzieci poszły do oddzielnych sal. Robert był w najmłodszej grupie. Stojąc w drzwiach, pomachał Basi i Bartkowi. Dzień zaczął się od ćwiczeń. Po śniadaniu dzieci tworzyły przepiękne obrazki z liści, które zebrały w lesie. Gdy wszyscy skończyli, pani Trzmiel zebrała wszystkich w kółeczku. Nauczyła dzieci wielu piosenek i zabaw, a one tańczyły dookoła. Później przyszedł czas na zabawę. Pani Trzmiel usiadła w bujanym fotelu i patrzyła na dzieci. Bartek i pozostali chłopcy pobiegli do skrzyni z samochodzikami i zaczęli się nimi bawić. Budowali pojazdy i tunele. Mogę się przyłączyć? Zapytała Basia. W rękach miała popsute czerwone autko. O nie, Basiu, nie możesz się bawić tym gruchotem. Powiedział jej Bartek. Zresztą autkami bawią się chłopcy, a nie dziewczyny. Basia zaczęła płakać. Chłopcy nie chcą się ze mną bawić, powiedziała Basia. Matylda, Laura i Klara szybko ją pocieszyły. Zostań z nami, my bawimy się lalkami. Dziewczynki ubrały swoje lalki w śliczne sukienki, nakarmiły je i ułożyły do snu. Ta zabawa bardzo spodobała się Basi. Nagle Bartek pokłócił się z hrabąszczem Maurycy. Ciągle przewracasz mój samochodzik. To niesprawiedliwe. Oszukujesz! Nieprawda! To ty oszukujesz! Odpowiedział Maurycy. Mam tego dosyć. Nie bawię się z wami! Powiedział Bartek i odszedł od chłopców. Mogę się z wami pobawić? Zapytał Bartek Basię. Nie możesz. Ta zabawa tylko dla dziewczyn. Odpowiedziała Basia. Ale przyniosłem też lalkę. Ma kręcone włosy. Chcę się z tobą bawić. Dobrze. Możesz się z nami pobawić. Ale będziesz musiał mi pozwolić na zabawę autkami. Dzieci, pora umyć ręce! Zawołała pani Trzmiel. A potem usiądźcie przy stołach. Pani Szczypawka podała dzieciom obiad. Gdy wszyscy skończyli jeść, Bartek i Basia zebrali talerze i szklanki. Później dzieci położyły się, a pani Trzmiel przeczytała im bajeczkę. Wszyscy w ciszy słuchali, a niektórzy szybko zasnęli. Po drzemce przyszedł czas na małą przekąskę i zabawę na dworze. Plac zabaw był niesamowity, wypełniony niezliczoną ilością zjeżdżalni i huśtawek. A na środku stał ogromny drewniany pociąg. Bartek i Maurycy szybko się pogodzili i razem huśtali. Basia pomogła Robertowi wejść na zjeżdżalnię i złapała go na dole. Robert był bardzo szczęśliwy. Dzień szybko minął i wkrótce dzieci musiały się pożegnać, ale już nie mogły się doczekać kolejnego dnia w przedszkolu. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się?
Zaginione orzechy. Cześć, Bartek! Pośpiesz się! Musimy pożegnać się z wiewiórką Radkiem, zanim schowa się przed zimą. Powiedziała Biedronka Basia. Bartek założył czapkę, szalik i rękawiczki. Przyjaciele wyruszyli do domku Radka. Wiewiórka siedziała na gałęzi przed domkiem. Chcieliśmy się pożegnać, zanim zapadniesz w sen zimowy. Może wpadniecie na szklaneczkę soku i kilka orzechów, zaproponował Radek. Zobaczcie, ile jedzenia zgromadziłem na zimę. Moja spiżarnia jest pełna. Ale spiżarnia była pusta. O, Rety, gdzie się podziały moje orzechy? Gdzie są moje pyszne żołędzie i rodzynki? Może wyleciały przez tą dziurę? Powiedział Bartek, wskazując na małą dziurę w ścianie dziupli. Ktoś przegryzł drzewo! Powiedziała zaskoczona Basia. Chyba wiem, kto to zrobił, dodał mały Ślimak. Nie martw się, Radek. Znajdziemy złodzieja i odzyskamy twoje orzechy. Nie zapomnijcie też o moich żołędziach, dodał Radek. Przyjaciele ruszyli przez dużą łąkę i wtedy usłyszeli głośny śmiech. Wiedziałam, że to oni. Zawsze mamy z nimi problemy, szepnęła Basia. Pewnie teraz też robią coś niedobrego, dodał Bartek. Ktoś wygryzł dziurę w domu Radka. Wszystkie orzechy zniknęły. Wy to zrobiliście, prawda? Nie zrobiliśmy tego specjalnie. Jak zawsze gryźliśmy korę. Nie wiedzieliśmy, że ma tam swoją spiżarnię. Wyjaśnił najmniejszy kornik. Jak możemy pomóc? Chodźcie z nami poszukać orzechów. Nie mamy zbyt wiele czasu. W każdej chwili może spaść śnieg, a wtedy nie będziemy mogli ich znaleźć. Wszyscy z bliska przyjrzeli się drzewu. Orzechy wyleciały przez dziurę i spadły na ziemię, a potem stoczyły się z górki, wyjaśnił Radek. Przyjaciele odnaleźli zapasy Radka u podnóża górki. Hurra! Zawołał radośnie Radek. Możecie zanieść jedzenie do mojego domku, a ja w tym czasie załatam dziurę, powiedział do korników Radek. Ostrożnie przenieśli orzechy i żołędzie z powrotem do jego spiżarni. Bartek i Basia pomogli kornikom. Pracowali najszybciej, jak potrafili, ale zmrok zapadł bardzo szybko. A oni mieli jeszcze mnóstwo orzechów do przeniesienia. Nie zdążymy na czas, zauważył jeden z korników. Przydałaby nam się pomoc, dodał drugi. Bartek nagle skoczył do góry, a potem pobiegł bez słowa. Wkrótce wrócił z trąbką w rękach. Grał tak głośno, że mogli go usłyszeć wszyscy mieszkańcy lasu. Szybko zebrały się wszystkie zwierzęta. Basia wskoczyła na kamień i opowiedziała im, co się stało z zimowymi zapasami Radka. Wszystkie orzechy wyleciały przez dziurę. Musimy zanieść je z powrotem do spiżarni. Jeśli wszyscy pomożecie, skończymy przed nocą. Do biegu gotowi, start! Powiedział Bartek i poniósł jednego orzecha. Dał go Basi, a ona z kolei jednemu z korników. Korniki podały orzecha pszczole, pszczoła ważce i tak orzech wrócił do spiżarni wiewiórki. Do czasu, gdy na niebie pojawił się księżyc, wszystkie orzechy, żołędzie i kasztany bezpiecznie ułożono w spiżarni. Radek z radością wrzucił ostatni smakołyk. Dziękuję, tak się cieszę, że mam wspaniałych przyjaciół. Muszę się już ułożyć do snu, bo wkrótce zacznie padać śnieg. Do zobaczenia na wiosnę. Wdzięczna wiewiórka ziewnęła. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Koszmarny sen. Pewnej deszczowej nocy Bartek szykował się do snu. Umył zęby i wskoczył do łóżka. Ale wkrótce usłyszał na zewnątrz dziwny hałas. To chyba wiatr! Ale znowu usłyszał hałas. Co to może być?
Nałożył kapcie i otworzył drzwi, ale nikogo nie zobaczył. Chyba mi się wydawało, powiedział i znowu wskoczył pod kołdrę. Ale ktoś znowu zapukał. Kto to? Burknął Bartek. Otworzył drzwi i wyjrzał na zewnątrz. Gąsienico, wejdź do środka. Jesteś taka mała, że cię nie zauważyłem. Co się stało? Śnił mi się koszmar. Mogę zostać u ciebie? Powiedziała gąsienica. Oczywiście, że możesz. Bartek przygotował w pudełku łóżko dla gąsienicy. Proszę bardzo, możesz spać tutaj. A czym się przykryję? Moja czapka powinna się nadać. Jest jak śpiwór. Cieszę się. A teraz idźmy spać, bo jestem bardzo zmęczony. Bartek już prawie zasnął, gdy odezwała się gąsienica. Możesz zostawić włączone światło? Boję się ciemności. Księżyc świeci dziś bardzo jasno. Nie masz się czego bać. Spróbuj zasnąć. Ale tu jest ciemno, powiedziała gąsienica. Nie jest ciemno. Właśnie, że tak. Dobrze. Odsłonię okno, żebyś widziała księżyc. Gwiazdy też świecą, a teraz idziemy spać. Narzekał Bartek. Mały ślimak okrył się kocem i szybko zasnął. Ale zielona gąsienica znowu go obudziła. Chce mi się pić. To się napij, krzyknął Bartek. Ale nie dosięgnę do szafki. Proszę, Bartek, pomóż mi. Dziękuję. Śpi dobrze. I tak by się stało, gdyby zielona gąsienica nie obudziła Bartka raz jeszcze. Jestem głodna. Jest za późno na jedzenie. Rano zjemy śniadanie. Ale ja jestem teraz głodna. Przez burzę nie zjadłam kolacji. Narzekała gąsienica. Dziękuję. Już nie będę ci przeszkadzać. Obiecała zielona gąsienica. Ale nie dotrzymała słowa. Bartek, nie mogę zasnąć, boję się. Powiedziała, budząc małego ślimaka kolejny raz. Czego się boisz? Zapytał Bartek, ziewając. Nie wiem, proszę opowiedz mi coś, co pozwoli mi zasnąć. Dobrze, opowiem. Teraz i tak nie zasnę. Bartek zaczął opowiadać historię. Mówił o tym, jak wiatr porwał latawiec, jak znaleźli kapelusz muchomora i jak doktor Sowa wyleczył jego bolące ucho. I co stonoga dostała pod choinkę. Ale gąsienica niewiele usłyszała, bo bardzo szybko zasnęła. Bartek wreszcie mógł odpocząć. Nim się obudzili, burza minęła i wyszło słońce. Widzisz ten obrazek? Czasami i mnie śnią się koszmary. Wtedy myślę o tej wróżce. Ona przegania wszystkie złe myśli i koszmary. Narysuję dla ciebie coś, co lubisz i będziesz to mogła przykleić nad swoim łóżkiem. Jeśli poczujesz się źle, będziesz mogła na to popatrzeć, a koszmary znikną. Słonko, narysuj dla mnie słonko. Bardzo je lubię, bo zawsze się uśmiecha. Jest bardzo ładne. Dziękuję, powiedziała gąsienica. Przyklej rysunek nad swoim łóżkiem, powiedział Bartek. Gąsienica wzięła obrazek i z uśmiechem na ustach wróciła do domu.